Cześć, witam, z tej strony Gandaflux, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować i skonfigurować plugin Infobook. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy plugin, przydatny na serwerze. Powoduje on to, że graczowi podczas pierwszego jego logowania na nasz serwer, jeżeli wcześniej się jeszcze nie logował, do inwentory jest automatycznie dodawana książka lub książki, jeżeli mamy tam taką potrzebę, z treścią, którą możemy sobie sami po prostu wpisać. Więc jest to bardzo przydatne na przykład, aby dać graczowi regulamin serwera naszego, czy informacje o tym, gdzie i jak można zakupić konta VIP. No, dowolne informacje, z którymi chcielibyście, żeby gracze się zapoznali, możemy do takiej książki wrzucić i każdy gracz taką książkę otrzyma. Można oczywiście to zrobić na spawnie, tabliczkami, gdzieś tam zrobić pokój z informacjami różnego rodzaju. Problem jest tego typu, że no nie każdy gracz po prostu cały spawn na przykład na naszym serwerze obejdzie, nie do każdej komnaty wejdzie, nie wszystko przeczyta. Taka książka w inwentory, wiadomo, no, wymaga od gracza, żeby do niej zerknął. Zresztą gracz sam, jak zobaczy, że ma książkę, będzie zaciekawiony, co w niej jest. Co robimy? Wchodzimy tutaj na stronkę, link oczywiście w opisie. I ściągamy sobie najnowszą wersję, na dzień dzisiejszy jest to wersja 1.6. I ściągamy sobie ją na dysk nasz. Wrzucamy, mam tutaj pliki serwerowe takie, przygotowane wcześniej, wrzucamy sobie po prostu ten plik jar do katalogu plugins. I uruchamiamy nasz serwer. Przepraszam, nie ten. Ten. Natomiast tak, o czym warto jeszcze wspomnieć na początku. Są takie informacje tutaj ważne od autora i to jest właśnie fajna informacja, bo można sobie książkę bardzo ładnie tak estetycznie, graficznie ułożyć. Na przykład informacja taka, że książka ma 14 linii na całą stronę. Jedna linia ma 19 znaków. Tutaj jest takie dodatkowe, że w definicji stron po prostu możesz używać kodów kolorowych, czyli na przykład tutaj na stronie, link oczywiście w opisie, jest taka lista po prostu kodów, które można używać, aby pokolorować tekst. Jeżeli potrzebujesz nową linię, używasz tutaj znak X i on jakby powoduje, że przechodzimy do następnej linii. Tu mamy komendy, które posiada nasz plugin. Jest to reload. Jeżeli na przykład zmienimy konfigurację, to bez restartu powiedzmy całego serwera, czy reloadowania właśnie całego serwera, po prostu plugin wczytuje sobie tylko nową konfigurację po naszych zmianach i już książki są zmienione i takie uaktualnione z pliku właśnie konfiguracyjnego. Infobook get, czyli jeżeli ktoś wpisze to get, dostanie książkę o nazwie po prostu, którą tutaj sobie wpisze. To jest tak, że na przykład często gracze, na przykład na moim serwerze jest tak, że gracze dostają taką książkę, jak zakładać sklepy, korzystamy z pluginu Chest Shop. Nie każdy dokładnie wie, jak takie tabliczki zrobić, więc dostaje na starcie taką właśnie książkę, jak dokładnie ustawiać tabliczki i robić sklepy. No wiadomo, gracze czasami wyrzucają książki, później nie pamiętają, proszą, słuchaj, tam daj mi książkę i ten. Jest coś takiego, że gracz właśnie wpisuje sobie komendę get, nazwę książki i dostaje taką książkę. Oczywiście musi mieć tutaj permisje odpowiednie, zezwolenia, aby tę komendę użyć. Infobook save to jest bardzo przydatna sprawa dla administratorów, bo możemy sobie taką książkę po prostu w grze przygotować i jakby zapisać ją po prostu do pliku. Delete to wiadomo, kasuje po prostu z naszej konfiguracji definicję danej książki i infobook give. Nazwa gracza, nazwa książki, to jest taka komenda administracyjna, po prostu administrator może dać automatycznie jakby graczowi dodatkową książkę, jeżeli ją zgubił. Przejdziemy sobie tutaj do konfiguracji. Pierwsze to jest version check, czyli czy plugin ma sprawdzać, czy jest jego nowa wersja. Jeżeli dacie sobie na true, wiadomo, plugin będzie się łączył tutaj z tą stronką, sprawdzał, czy jest coś nowego i ewentualnie będzie nas tutaj informował o tym. On login, czyli nazwy wszystkich książek, które chcemy, żeby gracze przy pierwszym loginie dostawali po prostu do inwentory. Protected. Jest to bardzo ciekawa opcja. Możemy sobie tutaj wpisać nazwę książki, którą chcemy, aby gracz nie był w stanie wyrzucić jakby po prostu z inwentory. Jeżeli pamiętam, to można ją chyba schować do skrzyni, natomiast nie da się jej w ogóle wyrzucić właśnie z inwentory. Bardzo przydatne, jeżeli mamy na przykład taką właśnie książkę, którą chcielibyśmy, aby gracze mieli cały czas przy sobie, żeby właśnie no, nie było problemów z tym, że o, wyrzuciłem, nie wiem, co mam teraz zrobić, tak? Don't save,
To jest taka opcja, gdzie wpisujemy sobie nazwy książek, które będziemy chcieli, aby gracze dostawali przy każdym zalogowaniu się na serwer. Bo standardowo jest tak, że książka jest dawana tylko raz, przy pierwszym zalogowaniu i później przy następnych, już nawet jeżeli gracz ma tę książkę lub nie ma, bo ją na przykład wyrzucił, to już nie dostaje tej książki. Jeżeli tutaj dopiszemy taką książkę właśnie do tej listy Don't Save, to powoduje to, że gracz za każdym razem będzie dostawał taką książkę. Jest to na przykład przydatne na takich małych, skonfigurowanych serwerach pod huba, który jest takim jakby głównym zbiorczym spawnem, gdzie można później pomiędzy serwerami przychodzić. W tym momencie taką książkę właśnie z jakimiś tam informacjami, czy regulaminem, czy coś, każdy gracz będzie dostawał za każdym razem, jak wejdzie na huba. Później jak się połączy na przykład z innym serwerem, wiadomo, inwentory jest całkiem inne i tej książki już mieć nie będzie, ale no właśnie na hubie będzie miał. Destroy on the drop, czyli opcja, która niszczy książkę automatycznie, jeżeli gracz ją wyrzuci. To jest też problem na serwerach, jeżeli właśnie gracze dostają książki przy zalogowaniu. Często jest tak, że po prostu je wyrzucają, no przeczytają, albo nawet nie przeczytają i wyrzucają na ziemię. Potem te książki leżą, ludzie je podnoszą, zbierają im się w inwentory, wyrzucają potem swoją i tą, którą znaleźli. Potem kolejny wyrzuca 3, 4, 5 i tego leży tam potem pełno na spawnie przykładowo. Można taką opcję tutaj włączyć sobie. Destroy on drop, czyli gracz wyrzuca książkę i automatycznie ona nie spada na ziemię, tylko zostaje po prostu całkowicie usunięta. Per book permission, czyli opcja tego typu, że gracz będzie, jeżeli to włączymy tutaj, ustawimy true, gracz będzie musiał mieć taką permisję, czyli info book, nazwa książki, i jeżeli będzie miał ją, to dostanie automatycznie książkę przy zalogowaniu, jeżeli nie będzie miał, nie dostanie, wiadomo. Czyli na przykład możemy sobie zrobić tak, że ustawiamy sobie tutaj true i przykładowo w pluginie do zezwoleń, czyli przykładowo permission X, dajemy sobie tak. Jedną książkę dajemy wszystkim graczom, na przykład jak kupić konto VIP, tak? A drugiej grupie, na przykład, która już jest VIP-em, takiej książki nie musimy dawać, bo oni już są, więc na przykład takiej permisji tej grupie nie dajemy. I tacy gracze już po prostu nie dostaną tej książki. No, różne rzeczy można tutaj właśnie robić, grupować i tak dalej. No. Kolejną opcją jest tutaj właśnie definicja książki. Pierwsza linijka to jest default, czyli nazwa naszej książki. Później, co ważne, tutaj są spacje. W tych plikach konfiguracyjnych właśnie do Bakita musimy uważać, żeby nie było tutaj tabulatorów, bo potem jest właśnie problem z wczytywaniem tego, pluginy zgłaszają błędy. Dwie spacje tutaj robimy. Slot. Slot jest to taka opcja, tutaj mam taki właśnie rysuneczek. Tu są numery slotów, które są w Minecrafcie. No wiadomo, że tych tutaj nie używamy, bo tutaj raczej książki nie włożymy. Natomiast tutaj od 0 powiedzmy do 35 te sloty możemy sobie poużywać. I możemy zadecydować właśnie, gdzie dana książka będzie leżała. Jeżeli nie podamy slotu, lub na przykład slot będzie zajęty, jeżeli gracz się zaloguje na serwer, przykładowo z jakiegoś innego pluginu dostanie jakieś tam rzeczy, to po prostu plugin użyje pierwszego wolnego slotu. Jeżeli jednak slot będzie wolny, to będzie właśnie ten zaprogramowany. Autor, tytuł, opis i tutaj definicje poszczególnych stron. Tak jak mówię, no, strony mają właśnie, tu jest napisane, 11 linijek, każda linijka ma 14 znaków. Serwer się załadował już dawno temu, więc zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda. Zaloguję się na serwer lokalny. Zerkniemy sobie teraz w taką standardową konfigurację pluginu, która jest tutaj zrobiona. Plugin ją zapisał na dysku. Jak widzicie, tak, nie dostałem żadnej książki, ponieważ w onlogin jest jakiś bookname, a nie ma definicji takiej książki tutaj w ogóle właśnie w definicjach. Możemy sobie taką książkę teraz przykładowo zrobić, tak? Bookname. Czyli tak, schodzimy sobie tutaj, robimy bookname, dwukropek, dwie spacje, slot, przykładowo chcielibyśmy ją w czwartym slocie. Autor, Gandaflux, tytuł, zróbmy sobie na przykład informacje. Description i dwie spacje kolejne, żeby się wciąć. Teraz tak, cofamy się o te dwie spacje,
i robimy sobie strony. Jak pamiętacie, kody kolorów są podane tutaj i na przykład weźmy sobie C czerwonym. Jeżeli dobrze pamiętacie, a pamiętacie na pewno, X jest następną linią. Powiedzmy, zróbmy sobie tak, odstęp, 5 kreseczek, kolejny odstęp, znaczy zejście do następnej linii. I teraz tak, jeżeli będziemy pisać na przykład długi tekst, to on się automatycznie łamie na linię. To znaczy, jeżeli właśnie przekroczy jedną linijkę, to automatycznie Minecraft jakby przerzuci tekst do następnej linijki. Nie musimy tego X-a cały czas używać. Natomiast jeżeli chcemy sobie ładnie tekst poukładać, to właśnie warto z tego X-a korzystać po prostu i tak sobie to zrobić, żeby to ładnie wyglądało. No i powiedzmy, zapiszmy to sobie. Robimy reload, czyli żeby wczytać konfigurację jeszcze raz. I teraz tak, rozłączę się, bo już tutaj tak, ten bookname mamy zdefiniowany, plugin to wczytał. Czyli teraz po zalogowaniu widzicie, że na slocie mamy książeczkę informacje o naszym pluginie. Jeszcze wam pokażę właśnie. Mamy też tutaj książkę default skonfigurowaną, więc na przykład weźmy sobie komendą get tę książkę. No i gdzie ona jest? Bo... Aha, jest tutaj, tak? Jeszcze właśnie wam pokażę, jak to wygląda. O, tutaj jest informacje. Opis jest dokładnie. Autor. Tak samo tutaj właśnie. No taka właśnie przykładowa książka. Tu jest druga strona naszej przykładowej książki. No tak to mniej więcej właśnie wygląda. Jak widzicie teraz tak, książkę default mogę wyrzucić. Natomiast o, tej książki nie mogę wyrzucić, ponieważ jest tutaj właśnie w protected, czyli jest jakby niewyrzucalna. Pokażę wam jeszcze właśnie jedną opcję save, czyli weźmy sobie tutaj książkę, którą możemy zapisać i napiszmy sobie coś. Tylko tak właśnie, w tej książce teraz tutaj na przykład kody kolorów nie będą działać, tak? Jeżeli napiszemy sobie tutaj C informacje przykładowo, tak? To NC nie będzie tutaj działało. Natomiast jeżeli książkę zapiszemy, to ten kolor się tutaj pojawi. Procent A na przykład test. I teraz tak, mamy tę książkę w ręce, tak, i robimy sobie info, book, save, zapisujemy to jako na przykład książka. Jeżeli widzicie tutaj, to właśnie edit mnie poinformował, że plik się zmienił, czy chcę go wczytać od nowa zmienionego. Chcę i mam tutaj właśnie, o, książkę, tak. Kolory tych, kody kolorów się zapisały, natomiast teraz, jeżeli napiszę infobook get książka, dostanę książkę, ale już właśnie z działającymi kolorami. Możecie oczywiście napisać sobie książkę na przykład na czarno, a te kolory tutaj właśnie później powstawiać i zobaczyć właśnie, jak to już wygląda z kolorami. Możecie automatycznie pisać tam z kolorami, tylko wtedy jakby mniej znaków w linijce wam się zmieści. Jeżeli mój poradnik cię zainteresował, znalazłeś w nim coś ciekawego, bardzo bym prosił, zostaw w górę bądź komentarz. Jeżeli macie jakieś problemy z jakimiś pluginami, zawsze możecie też właśnie w komentarzach czy na mojego e-maila napisać do mnie. Postaram się właśnie taki plugin w kolejnym odcinku opisać. Łapki w górę, subskrybujcie kanał. Za niedługo jeszcze więcej poradników właśnie odnośnie serwera Minecraftowego. Pozdrawiam.